Witam serdecznie, ja przepraszam. Kubuś tam krzyczy, bo ma lekcję. Do tak ekspresyjnie podchodzi. 2 dni temu narzekał, że go pani nie dopuszcza do wypowiedzi i dzisiaj odpowiada, nie wiem, możemy jakąś lekcję nawet indywidualną gramy. Kosimy w sieci czarnymi. Groźny przeciwnik z zagranicy, tym razem wschodniej, i zagrał poprawne D5. Sprawdzamy go, co on na to, i znowu broni piona pionem bardzo poprawnie. I teraz jesteśmy w kropce, czy pójdziemy w wariant karsbacki, czy nie. Tu zastawiam na nas perfidną pułapkę. Proszę bardzo. Czy można wziąć piątka D5? Odpowiedź jest prosta. Odpowiedź jest jednoznaczna. Nie można. I teraz uwaga. Uczniom nie należy pokazywać tej pozycji. Państwo zamykacie oczy i nie patrzycie, co się dzieje. Dwoje moich zdolnych uczniów, bardzo zdolnych, należących do najzdolniejszych wicemistrzyni Warszawy i New York, tego piątka wzięły. Kunisz się rozwiązał. I nagle się okazało, że pozycja białego monarchy jest ścieśniona. Jedyny sposób przed szaszkiem, przed szachutkiem czy szachusiem to jest tu i teraz następuje pan szaszek i liczymy figurki letkie. Białe mają jedną mniej. Białe mają jedną mniej. Macie państwo dobry dzień. Zobaczyliście, jak kaczoreczek ominął jedną pułapeczkę. Nie wiadomo, czy to będzie trójkąt, czy czworokąt, jakby powiedziała Zofia, zwaną dla zmylenia Sopiko. Sopiko widziałem. Sopice. Sopiko miała takie transmisje godzinne, gdzie grała 5-6 partii. I w szkockiej zagrano ruch Hetman H4, ale pluła na ten ruch, ale wyrzekała, ale narzekała. A potem dostała klopsa i przeciwnikowi jakość transmisji siadła i dużo czasu zużywał i przegrał na czas. A przecież nakręciła filmik o tym, a jak pluła na ten ruch, jak pluła. A innym razem Zofia, zwana dla zmylenia Sopiko na kanale HES24 u naszych przyjaciół zza Odry. Grała też taką partię w tym. Jeden zawodnik zagrał jej przyspieszonego smoka. Została zamatowana w 21 posunięć. Nie zdążono zrobić żadnych sztuk z zegarem. Także to tak. Także to tak. Koni się w trzy, no tu kaczoreczek kosi. Cambric Springs przez C się pisze, Sambrigde jakieś takie. A Springs to się tak jak się mówi. Tu można grać różnie. Karpow grywał Hetman D2, można zbić na D5. Można zagrać koniś D2, jak grywał Gryszczuk. I to nie byle kim, bo z Carsenem. Koniec D3. Zupełnie poprawne, kontrolujemy pole E4. I clue. I teraz grozi atakę z następnym atakę. No więc w ucho, żeby goniec nie wisiał, bo on tu wisiał wzdłuż linii piątej, ja tu pokażę. On tu wisiał wzdłuż linii piątej i ten pion robił zbrojny napad na gońca i był podwójny atak na dwa gońce. No i hetman C2 bronimy z nadmiarem, nie boimy się zdwojenia piątków na C3, bo pion C4 wymieni się za piona D5. No, wymienił się.
trzeci raz napad. No to bronimy trzeci raz. I się nie przejmę. B5. No odchodzimy. Powstał słaby pion C6. Słabe pole. C5. I widzimy, przeciwnik gra bardzo ostro, ale my w tym momencie robimy roszadkę i groźby na C3 znikły, albo nawet i zniknęły. Podciągamy piona do centrum. Widać, że my nie mamy piona B, to nie mają piona D. Więc te piony, liczą się te, co zostały. Te, co zostały. Mamy lepsze piony. No to hop. Jak zbije, będzie miał słabiaka. No to C5 było niezłe. Od razu dawało przewagę. C5 z następnym G4. I tu taki ataczek. Pan ataczek. Pan atak. Pan atak. E4. Wieża FC8. No na hetmana arenę, czy my nie będziemy bili. I C5. Zamykamy. I to ruchome centrum, które mamy, sami blokujemy, bo tutaj goniec trup. Pepe kup. Hetman C7 i idziemy konisiem na punkty i szykujemy marsz tu. A5. Uciekamy, bo chciał nam gońca zabrać. I teraz robimy taki numerek, że tu uciekamy gońcem niby, ale tu chcemy dać pana szaszka i pana matka. G6 i fru. Chcemy w najmocniejszy punkt, a on nam muruje. Zamurowo, należy państwa, w XXI wieku i w trzecim tysiącleciu każde dziecko w przedszkolu umie en passant. No mamy słabość na D4, słabość na E6 i jedziemy na punkt. I wchodzimy na punkt, choć podobno jeszcze na G5 było dobrze. Ale my wchodzimy tu na punkt. Widzimy kompleks słabych białych pól. Wieża F8 i naprzód. A hetman chce nam wskoczyć, zbić, więc my mu nie dajemy, czy on tu chciał zbić, czy wskoczyć. Wszystko jedno. No i podciągamy wieżę, bronimy tego piona, bo chciał go zabić z tak zwanym panem szachutkiem. H5. Rozbijamy piony. Goniec F8. No to z powrotem kuni się. No można było bić HG6. Ojojoj. Przymówię, że HG6, to ty głupi komputerze mnie nie słuchasz. Hetman E2 i tu rentgen poszedł na całego. Po hetman F3 przeciwnik musi uciec, nie uciekł na F7. Uciekł tu. I proszę, kombinujemy jak kaczorosiu. Kaczorosiu. Sięga po yerbę. Amanda Despalada, argentyńska, od tego szczypiornicy z tego kraju, ta Amanda Despalada, tu kaczoro się strzelił, to się nazywa szach szech, po staropolsku, modernistom proszę wybaczyć. Oni nie wiedzą, co to szach-szech. Oni nie wiedzą, co to ruch w tekście, czy posunięcie w tekście. Ja też 47 lat temu nie wiedziałem. No, zróbmy taki ekspercki przebieg. Tu przypominam, nie wolno brać piona D5, bo koniś F6 jest związany względnie. Zasłania hetmana, a związanie bezwzględnych zasłania króla. Wariant Cambridge Springs to grywał
Alohim grywą. W meczu z Capablanką i Smysłow Wasy w meczu z Harym Kasparowem. Tu wzdłuż piątej linii hetman patrzy na gońca. I gdyby pion zbił na C4, gońc by tam podwisał. W niektórych wariantach. Bronimy trzeci raz. Cofamy się, roszujemy. I gra w szachy jest prosta. Tu widzimy, że mamy piona w centrum więcej. Plujemy. I murujemy białopolowego gońca przeciwnika. Murujemy. Murujemy go na amen. Idziemy skoczkiem na E4 i grozi marsz piona F4, F5, F6. Tu musimy odejść. To jest sprytne, bo cofamy gońca, ale przeciwnik może pomyśleć, że goniec odszedł, a nie widzi tam, ale ten zobaczył. No to w przelocie na punkt. No i osłabiamy, ponieważ ten goniec nie broni tych dwóch i nie chce ich bronić. To osłabiamy te białe pola. Nie zdążyliśmy osłabić, bo niespodziewanie spadł na czarnym. Ale koniś powie, co na białym, to moje. Koniś tak powie.